rozległ. To porządna gospoda. Tu nie ma miejsca dla takich nędzarzy jak wy. Zresztą i tak wszystkie miejsca są już zajęte. Przez ten spis ludności interes idzie jak nigdy. A teraz bon! Klientów mi odpraszacie. Maryję, nie chcą nas. Ale tam jest jeszcze jedna gospoda. Spróbujemy tam. A zapłacić możecie? Szukamy noclegu. Nie mam pieniędzy, ale mogę odpracować należność. Jestem cieślą. Stół zrobię, ławy naprawię. Ławy i stoły dobre. Jeśli pieniędzy nie masz, nocuj na ulicy. Ale moja żona... Nie mam czasu na gadanie. Mario, szukałem noclegu, ale nic z tego. Nie chcą nas nigdy. Co teraz? Józefie, jesteś mądrym człowiekiem. Wiem, że coś wymyślisz. Bóg nie opuści nas w potrzebie, ani swego syna. Wiem, a nie naszego syna w kraju miasta? Cesara? To znaczy, że grody są puste. Możemy tam przenocować. Ubogi to nocleg, ale będzie sucho i ciepło. Dobrze, Józefie, chodź. Kieliszki mają swe jary, a ptaszki twoje gwiazdecza. Dla ciebie brakło gospody, byś musiał szukać żubecza. A widać Gwiazdą